Polskie Radio Radio, Polskie radio Witam ciepło ten, w ten zimny poranek. Wszystkich naszych słuchaczy polskiego Radia Orzysz. A ja mam wielką przyjemność gościć w studio rzeźbiarza pana Jana Kosiorka. Dzień dobry Panie Janie. Dzień dobry, witam Państwa. E, jako kadra Polany Kultury w Orzeszu mieliśmy niebywałą przyjemność od tygodnia obserwować pana Jana przy pracy, albowiem zaprosiliśmy pana Jana w ramach 16 spotkań folklorystycznych na warsztatę rzeźbiarskim, wobec czego mogliśmy patrzeć, jak powstaje czapla, a tuż za nią powstaje piękny żuraw z drzewa, z drewna. Nie z drzewa, tylko z drewna, pani nie, bo to różnica, tak, prawda? Różnica, właśnie. bo to rosnące to jest drzewo, drzewo martwe, ścięte to już jest drewno. Właśnie. Pan Jan przyjechał do nas z Ełku i y, y, tam zajmuje się właśnie tam ma, panie Janie, tam ma pan swoją pracownię w samym Ełku, tak? To znaczy mam pracownię stowarzyszeniową w Ełku. Tam, gdzie a cóż spotykają... to za stowarzyszenie? Stowarzyszenie twórców i artystów nieprofesjonalnych a więc osób, które nieprofesjonalnie zajmują się różnymi dziedzinami sztuki a, a więc y, rzeźbieniem, malowaniem, wyszywaniem, fotografią po prostu y, twórcy, ale amatorzy. Członkiem stowarzyszenia nie może być osoba, która ma profesjonalne wykształcenie w danym kierunku. Aha, czyli różne dziedziny i spotykacie się na jednej tak. przestrzeni, wspólnie tak. tworzycie wtedy? Wspólnie tworzymy. Najczęściej w tej pracowni przebywają rzeźbiarze, ponieważ tam mamy warunki do tego, żeby uprawiać rzeźbę, żeby prowadzić warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Wielu dorosłych uczestniczy amatorsko też w tym rzeźbieniu. <laughs> Przepraszam. Natomiast malarze, ci, którzy wyszywają krzyżykowym haftem, bo takich też mamy w stowarzyszeniu, pracują najczęściej w domach, bądź mają swoje pracownie oddzielne. No tak, bo byście się razem tutaj na płótnie, by tak, osadzały bo się wióry? Wióry, uh -huh. pył czy trociny, więc tak to wygląda organizacyjnie, że po prostu oni owszem przychodzą do pracowni, odwiedzamy się wzajemnie, wspieramy się, Zasięgamy opinii, bo dla nas to jest też ważne, jak to inni widzą, bo nam się wydaje, że my rzeźbimy, że jesteśmy tacy wielcy artyści, a to po prostu my, czasami koledzy sprowadzają na ziemię. To znaczy? To znaczy no, mówi słuchaj, tutaj gdzieś tam jest nie tak zrobione, Aha. tu jest… Konstruktywna krytyka. Dokładnie. Aha, a z którą z dziedzin najbardziej rzeźbiarstwu po drodze? Bo już wiemy, że z malarstwem nie, be, nie możecie sobie się spotkać, żeby razem powspółtworzyć, po a z kim możecie jako rzeźbiarze? To znaczy, malarze tam też są. U nas jest mhm. taka pani, która pisze ikony, to ona bardzo często Aha. spędza z nami czas, bo ikony to jest też drewno, więc. A, to jest czyli tak. drewniaki trzymają się I, razem? Drewniaki trzymamy się <laughs> razem, tak. Aha. Panie Janie, od dawna pan rzeźbi? Od czasu, kiedy przeszedłem na emeryturę. To już jest no, kilkanaście lat. Wcześniej miałem zapędy, czy nie wiem jak to nazwać, brzydkie słowo, ciągoty, do rzeźbienia, do rękodzieła jakiegoś, ale nie było czasu, bo pracowałem zawodowo. Ja jestem twórcą amatorem. Dopiero zacząłem rzeźbić wtedy, kiedy przeszedłem na emeryturę. Mhm. Miałem w swoim y, życiu taki moment, kiedy uczyłem się zawodu restaurowania antyków, stolarskiego mhm. zawodu, i moim guru, moim nauczycielem był z wykształcenia rzeźbiarz. I on y, stwierdził, że potrafię co nieco, i ja już wiedziałem wtedy, że będę. To robił na emeryturze. Zacząłem gromadzić narzędzia, przyrządy, a, kupować dłuta aha. i w momencie, kiedy przeszedłem na emeryturę, byłem już przygotowany narzędziowo, a doświadczenie przychodziło z czasem. Na początku były to drobne rzeczy, nie wszystkie udane. Większość była krytykowana. Przez Przezeze kolegów m... Przez, z pracowni? Też, ale i przeze mnie samego sam, mi się nie podobało. Nawet, przepraszam, nawet teraz, kiedy patrzę na stare rzeźby, swoje sprzed wielu lat z początków rzeźbienia, no to wiele bym poprawił, ale zachowałem je sobie jako historię. I gdzie, gdzie pana rzeźby są? W tej pracowni właśnie? Czy w domu pan. Trochę mam w domu, trochę Aha. mam na działce. W pracowni raczej niewiele. W pracowni niewiele. Natomiast. Na działce mam rzeźby plenerowe, bo y, od pewnego czasu rzeźbie wyłącznie duże rzeczy, a więc y, takie, które wymagają wspomagania się piłą motorową czy innymi maszynami. Że też po widzieliśmy prostu było tutaj, łatwiej. jak pan wymiata piłą. Tak. I po prostu. Mm, a drobne rzeczy to się w pracowni robi zimą, kiedy jest na zewnątrz, nie można plenerowo rzeźbić, więc wtedy przenosimy się do pracowni, ja często też. Wprawdzie w tym roku ta zima jest, jest jaka jest, no więc korzystam, korzystam z tego i na razie robię na zewnątrz. Czyli zaczynał Pan on malutkich form? Czy to nie ma reguły, czy zawsze się... Trudno mi powiedzieć, czy to taka reguła. i Po prostu brak umiejętności brak doświadczenia, to powoduje, że zaczyna się od takich małych rzeczy, od prostych, mm -hmm. prostszych. Mm -hmm. Natomiast z czasem przychodzi apetyt na większe. Jeżeli się coś udaje w małych formach, to wtedy najczęściej przechodzi się na większe, wyjedzie się gdzieś na plener, podpatrzy się tych artystów, którzy już mają renomę w Polsce i wtedy sobie trzeba próbować. Ja próbowałem przynajmniej i no, tak jakoś to poszło. A, panie, a pamięta, pan, pamięta Pan jakiś taki najfajniejszy komplement, to co najbardziej Panu w sercu zostało e, po odbiorze kogoś z zewnątrz, jak popatrzył na Pana rzeźby? Jest coś takiego, co Panu utkwiło wyjątkowo w głowie? No mam taką jedną rzeźbę w swoim dorobku. To jest rzeźba Nike. Mm -hmm. dwumetrowej wielkości, zrobiona w drewnie e, klon jawor. No to tam... Czyli łączone, tak? Słucham? Klon jawor, czyli łączone Nie, dwa gatunki? Nie, to jest gatunek drewna, klon jawor. Aha. To jest taki gatunek klonu. Mm -hmm. I... No, e, Pomijając to, że się podobało organizatorom, po, podobało się publiczności, to nawet y, powstał wiersz jakiś na ten temat, którego niestety nie pamiętam. Y, no, tak sobie bardzo to cenię. Rzeźbę tą wielką. A poza tym, no, jest y, wiele takich rzeczy drobnych, które mam w domu, które są dla mnie sentymentalne z uwagi na to, że to były początki, mm -hmm. że jeszcze nie, y, nie bardzo... Umiałem się znaleźć z tymi dwutkami, więc tak to wyglądało. A kto Pana wspiera w środowisku domowym? Wspiera mnie żona, która również ma taką artystyczną duszę, bo jest. pośpiewa. Bo Pozdrawiamy żonę bardzo, bardzo serdecznie za Ja również pozdrawiam. Teraz jest zapracowana w domu, mhm. czeka na mnie, ale. Yy, i maluje. W wolnym mhm. czasie y, też y, do, w domu stoi sztaluga i żona w międzyczasie, jak ma chwilę wolnego czasu, to jak ma wenę, to staje przy sztaludze i też maluje. I też żona zaczęła, podobnie jak pan, na emeryturze rozwijać Nie, się. Żona jeszcze y, pracuje, żona jest mhm. trochę młodsza i pracuje, y, ale znajduje czas też na sztukę. Cudownie. A pana zawód, panie Janie... Y też związany był w jakiś sposób ze sztuką? Czym się pan zawodowo zajmował? Zawodowo zajmował, byłem nauczycielem, zajmowałem się y, dziećmi upośledzonymi, oligofrenopedagogik, tak jest moje wykształcenie. Mm -hmm. Ale y, gro y, zajęć z dziećmi upośledzonymi to była praca przy drewnie, więc stolarstwo. I praca w drewnie. To nie było rzeźbienie, niemniej miałem cały czas do czynienia z drewnem. Drewno jest mi bliskie od dzieciństwa. Cały czas się przewija po prostu, no jest pan skazany na rzeźbienie. Może, ja pochodzę z Puszczy Augustowskiej, stamtąd się, tam się urodziłem, w okolicach Puszczy Augustowskiej, więc las towarzyszył mi od dawna, Dre drzewo, drzewa towarzyszyły mi od dawna i drewno również, bo... Kiedyś to się trochę żyło inaczej. Mhm. A z żoną też się Pan poznał gdzieś w drewnianych okolicznościach? No, może raczej nie. <laughs> myślę, myślę, że nie, nie, to po prostu trochę inaczej było. Dobrze. A, y, panie, a dzieci Pana też mają jakieś artystyczne takie uzdolnienia? Niestety, jak na razie te uzdolnienia się nie ujawniły. Być może, że mają, ale pracują w różnych zawodach hmm. i jakoś tak nie mogę zarazić nikogo z rodziny hmm. do tego, żeby kontynuowali, powiedzmy sobie, to moją pracę, to moje hobby, ale pracują zawodowo. Ja zdaję sobie sprawę, że rzeźbienie wymaga też sporo czasu, sporo poświęcenia wyrzeczenia się wielu rzeczy. Hmm. Ponieważ dzieci mają swoje rodziny, mają y, dzieci, mam wnuki, więc po prostu nie bardzo mają też na to czas. Mm -hmm. A to kosztowna jest dziedzina, czy te dłutka, wszystkie, które pan ze swojej skrzyneczki wyciągał, czy to są drogie zabawki? To są drogie zabawki. Y, i rzeczywiście y, początki to były takimi malutkimi dłutkami, które można kupić za kilkadziesiąt złotych. Obecnie ja posługuję się narzędziami, które no jedno dłutko kosztuje około 130 zł. To mm -hmm. jest tak na początek do tego, jeżeli dochodzi piwa, no to następne kilkaset złotych czy kilka, kilka tysięcy, również wspomaga, wspomagające narzędzia, takie jak szlifierki kątowe. Różnego rodzaju papiery, tarcze i wszystko to, to jest y, drogie takie oprzyrządowanie, y, i to też wpływa na to, że niewiele ludzi y, stać na to. Niektórzy mm. mają ochotę, ale nie mają narzędzi. Dlatego też nasza pracownia proponuje wszystkim tym, którzy chcą. Mamy tam narzędzia tak zwane, służbowe, takie nazywamy, to znaczy narzędzia, które są własnością pracowni naszej, naszego stowarzyszenia, i osoby, które przychodzą do nas na yy, naukę, czy przychodzą, spróbować, dostają takie narzędzia od nas. I tu na miejscu ich mogą używać, nie muszą inwestować w swoje własne. I to każdy sobie może tak przyjść do Was, żeby sobie porzeźbić z Wami? Każdy, każdy może przyjść, przychodzą osoby dorosłe, przychodzą przedszkolaki, które rzeźbią w mydle najczęściej, przychodzą szkoły, dzieci ze szkoły podstawowej, przychodzą dzieci z karitasu. Przyjeżdżają nawet szkoły, mamy takie zaprzyjaźnione szkoły z Mikołajek, chyba też z Jedna szkoła przyjeżdżają przynajmniej raz do roku na takie warsztaty do nas, do pracowni. A gdzie ta pracownia, Pani, się znajduje dokładnie? Pracownia w tej chwili znajduje się wełku na ulicy Pięknej 18A. O, słyszycie mamy... Państwo? Proszę zapamiętać, Piękna 18A. Tak, zapraszamy każdego, kto ma ochotę przyjść. Jeżeli nie chce rzeźbić, to przynajmniej popatrzy. Może sobie coś znajdzie na półce, ale przede wszystkim nie pobieramy za to żadnych opłat. Nauki udzielamy za darmo. Robimy to społecznie. No jest Spokojnie. nam przyjemnie, że przyjemnie, jeżeli przychodzi sporo osób i wychodzą z uśmiechniętymi twarzami. Niektórzy łapią tego bakcyla. Zaczynają przychodzić częściej, potem kupują swoje narzędzia, i tak się y, zdarza, że y, zaczynaliśmy tam we trójkę mm -hmm. to rzeźbienie, a w tej chwili w pracowni to jest zawsze 6-7 osób. I mężczyźni, Pomijając... czy też kobiety są w waszym gronie rzeźbiarzy? Kobiety owszem też. O, a jak to ilościowo się rozkłada? Proporcje? Y, no, myślę, że może tak 20% to są kobiety. Mhm. Mm y, była nawet, przyjeżdżała z Orzysza y, dziewczyna, o. która, kobieta, która, y, którą zainteresowało to i przyjeżdżała z Orzysza dwa razy w tygodniu do nas, do pracowni i tu rzeźbiła, bo początkowo nie miała swoich narzędzi, teraz już pewnie ma, ale kontakt z urpał się, bo wyjechała za granicę do pracy. Także no tak. nie wiemy, co się z nią dzieje. I od rana do wieczora wasza pracownia tętni życiem? Y, pracownia jest tak od godziny ósmej do 17.00 nie więcej. A jeżeli potrzeba, to możemy się umówić na dowolną godzinę, czy w plenerze, czy w pracowni, i wtedy też tam prowadzimy zajęcie, zajęcie. Że, dla chętnych. To pięknie pan to połączył. Tutaj pedagog z wykształcenia i tutaj pasja rzeźbiarska, i teraz pan przekazuje jako pedagog w sposób umiejętny właśnie tą. Dzieli się pan, zaraża pan tą pasją. Ale Jestem w zasadzie jedynym pedagogiem w tym gronie rzeźbiarzy. Pozostali mają te swoje talenty, może nie wykształcenie pedagogiczne, niemniej talenty na tyle przydatne, że potrafią się domówić z młodzieżą, z dorosłymi. Po prostu samorodne talenty pedagogiczne też. Panie, nie zbliżają się święta. Czy już Pan złożył zamówienie do Mikołaja? To znaczy, tak. Wczoraj rozmawiałam z żoną. <laughs> Które <Na to>, dłutko? <laughs> na ten temat. Na ten temat. No, akurat jeśli chodzi o y, akcesoria rzeźbiarskie, to jestem w tej chwili zabezpieczony dość dobrze, więc to akurat nie to wchodzi w grę. Niemniej ten list do Mikołaja został podyktowany. No to super. Panie Janie, życzę Panu i na świętej, i ogólnie wszystkiego, co najlepsze. Jest wszystkim nam, myślę, było bardzo miło Pana poznać. I myślę, że od tej pory będzie Pan również stałym bywalcem, nie tylko w swojej pracowni rzeźbiarskiej, ale również u nas tutaj na Polanie Kultury w Orzeszu. Serdecznie Pana zapraszamy, zawsze. Dziękuję bardzo. No, dla mnie się pracowało tutaj znakomicie, była dobra atmosfera, było wiele osób chętnych do pomocy. Także jestem bardzo zadowolony. Rzeźby powstały takie, jak powstały, bo taki był materiał. Może zamiary były troszeczkę inne. Miałem ambicje, może, większe niż to, co powstało. Niemniej, bardzo sympatycznie się tutaj pracowało i z radością i ze spełnieniem wracam do domu. Bardzo, bardzo nam miło. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był Jan Kosiorek Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Polskie radio Radio Polskie Radio Orzesz.